sobie zrobiłem taką okresową obsługę, czyli sobie wysprzątałem w aucie. To zawsze jest przyjemnie. Znajdujemy się na takim właśnie parkingu, który posiada tam segregację odpadów. Nie wiem, czy tam toaleta, czy co to jest, jeszcze nie patrzyłem. W każdym razie ma tak, ma taką altankę, którą już żeśmy zajęli. Rozłożyliśmy rzeczy, żeby sobie się przewietrzyły. Tu znajduje się miejsce do palenia ogniska, grilla, cokolwiek chcemy robić. Legalne. Miejsce to jest jeszcze również, tu można robić albo ognisko, albo grilla. I to miejsce, zobaczcie, tutaj jest takie fajne, ciekawe ten, tam jest namiot. I tu taka parka sobie przyjechała, namiot rozbiła pod tą altaną i tu biwakują. Natomiast jest jeszcze jedno schronienie, zaraz tam pójdziemy. Typowo takie górskie, czego brakuje w naszych górach i w naszych lasach. To wam pokażę, co powinno być. A co Szwedzi udostępniają właśnie swoim turystom, którzy tu przyjeżdżają. To jest taka szopka. Taki baraczek do spania legalnego. Tylko jest problem, że ten, nie można sobie ogniska palić gdzie się chce, trzeba w tamtym miejscu. I teraz patrzcie, zadaszone, znaczek turysty i miejsce do spania, śpiwory. I tutaj raz, dwa, trzy, patrząc na te przegrody. Ale oczywiście tutaj jak coś, to tu jeszcze może spać jedna osoba, w drugą stronę nogami, cztery, nawet pięć osób. W razie potrzeby może tu się schronić. I teraz sobie wyobraźcie, w Bieszczadach, w Tatrach, takie rzeczy, żeby były porobione. Już nie mówię, że tam jakaś ławka musi być. Ale chociaż coś takiego i ludzie sobie mogą nocować w terenie, a nie w schroniskach. Także coś takiego, zawsze można pojechać i się czegoś jeszcze nauczyć. Tradycyjne polskie kiełbaski. Są jakieś nietradycyjne? Nie, no to już nie pamiętam, czy to jest jakaś śląska, czy jakaś ta kiełbaska. Już nie pamiętam, co ona tutaj ten, ale ciężko z drewnem jest. Albo jakaś drobnica, albo jakieś takie wielkie. Elegant wyeksploatowany. Wybrane tutaj. Szwedzi dużo, dużo widocznie korzystają i tu wszystko wybrane w lesie. Ogołocone po prostu. Ściółka i stare, wielkie drzewa. A my robimy sobie taki obiadokolację, już można powiedzieć, nie? Zaczynamy święto, noc świętojańską, przygotowania do nocy świętojańskiej. Tylko opału nie ma. Nie ma to jak 19-letni samochód. Dzisiaj zaczęły mi tak kierunkowskaz w prawo, dziwnie szybko klikać, cyk, 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 cyk. I tak zauważyłem, że tu się świeci, ale z dużo większą prędkością. Oczywiście ten tutaj też się świecił. A tu z tyłu nie świeci. I teraz sobie tutaj wyjąłem lampę. Patrzę, że tu jest skorodowany bardzo. W tym miejscu. Żarówkę też teraz czyszczę, bo żarówka nie jest przepalona. Jest dobra, ale też jest tutaj cała korozji. Tu się zbiera, tu jest taka też... Te zderzaki zbierają dużo syfu z tyłu. Także taki mały maintenance, żeby na bieżąco samochód był w dobrym stanie. Już zaczęło działać dobrze. Opór jest prawidłowy, więc klika z taką częstotliwością jak powinno. Przyczyną było zaśniedziałe styki tutaj w tej kostce, tutaj czy w tym gnieździe. Pewnie za jakiś czas w tym się zrobi i to tak będzie zabawa z 19-letnim samochodem. Znajdujemy się na końcu tego półwyspu Molle. Takie miejsce Kulems się nazywa. Idziemy na najbardziej wysunięty punkt. Maciej już tam dotarł. Taka jest fajna jakaś latarenka. Chcemy wypełnić treścią nasz ostatni dzień w Szwecji, żeby jeszcze poczuć, nacieszyć się
pobytem tutaj w tym nadmorskim kraju. Wchodzimy do jakiejś groty skalnej. Latarka potrzebna? No, ciemno, nie widać. Masz telefon? Nie mam. Jakby miał, to bym tak nie skakał. Ty, kurde. No dobra. Wchodzimy. Na kamieniach. No cóż. Błąd, że latarki nie wzięliśmy. No. Potężne kamienie, koniec. Dobra, a czekaj. Dotarliśmy na koniec po wyspu Kulaberg. Tutaj mamy widok na morze. Dużo turystów. Tu znajduje się współczesna latarnia morska. A tak wygląda pierwsza latarnia, jaka tutaj istniała na tym obiekcie. Po prostu w kaganku rozpalano ogień, stawiano do góry i statki, które płynęły tutaj do brzegu, orientowały się właśnie w ten sposób. Wchodzimy do parkingu. Tutaj zobaczcie, przy atrakcjach, gdzieś wyobraźcie sobie na morzu w Polsce coś takiego, darmowe, nie trzeba za to płacić w ogóle. Można sobie przyjechać w parking darmowy. Nie do pomyślenia u nas. Ostatnią noc, czy ostatni wieczór i noc spędzamy już niedaleko Karlskrony, jakieś tam 30 km. Właśnie na takim miejscu, gdzie tutaj dwie doby można stać za darmo i można legalnie się rozłożyć z markizami, z prysznicami, nie trzeba się stresować, że komuś to może przeszkadzać. Także jeszcze nie wiemy, czy tu zostaniemy, czy pojedziemy na jakieś takie bardziej dzikie miejsce biwakowe. No ale kąpiel, kolację przygotować, jajeczka, jakieś tam inne rzeczy. I właśnie delektować się jeszcze ładną pogodą w takim miejscu legalnym. Nie ma. Było. Było w środku. Nie ma. Wypadło. Aj. No nie chcę wejść. Jest! That was good. Blisko jest dosyć. No podaszku. No. Ja przyzwyczajony jestem. Kurde, jak to wlazło? Wiesz, to szło na ten, na aut. Już sprawdzam, teraz idę na każdą, nie czekam. Na początku trzeba się rozegrać, wiesz? No widzisz. Jak mi źle idzie. Zapomniałem jakby ten ruch, o tym ruchu zapomniałem.